Na zakończenie poradzę, że najlepiej jest przeprowadzać działania na przemian, to znaczy przyjąć zasadę, że na przykład jeden dzień pracy na obiekcie, jeden pełen dzień pracy w domu albo w pracowni przy przenoszeniu wszystkich informacji już w postaci rysunku. Dzięki temu jeszcze na bieżąco pamięta się, co dane symbole albo co dane wymiary oznaczają, albo zapamiętuje się jakieś przypadkowe, jakieś nietypowe problemy i o wiele łatwiej jest je wówczas na rysunku wrysować. A jeżeli się okaże, że o jakimś wymiarze się zapomniało, no to wówczas następnego dnia można przyjść i ten wymiar donotować. Przy czym powiem szczerze, to jest dosyć skomplikowana sprawa. Najlepiej jednak nie zapominać, najlepiej kiedy się uda zawsze za jednym zamachem wszystkie wymiary zebrać i później nie trzeba ich uzupełniać. To znaczy nie trzeba sobie robić listy, że aha, to jeszcze trzeba pójść na trzecie piętro i jeszcze jeden wymiar zanotować i następnie ten wymiar i tak trzeba tutaj, prawda, na szkicu umieścić, a później podczas pracy trzeba go odnaleźć. Wprowadza to naprawdę zupełnie niepotrzebny chaos. Także po kilku dniach pracy ma się, jak widać, całkiem spory, odręcznie wykonany, kolorowy zeszycik, w którym tych wymiarów jest całe mnóstwo. Bywają różne problemy. Czasami pomieszczenia są częściowo umeblowane i niestety wymiary można pozbierać tylko cząstkowo, tak jak tutaj, mierząc niestety wymiary w stosunku do stojących w korytarzu szafa. No, niestety. Trzeba się liczyć z tym, że wówczas dokładność takich pomiarów jest dużo mniejsza, tym niemniej można geometrię takich pomieszczeń odtworzyć i na koniec można do jakichś wniosków dojść i jakoś pomimo takich problemów można oczywiście taką dokumentację wykonać. Po jakimś czasie nabiera się wprawy i wchodząc, prawda, do pomieszczenia. Zawsze tak jest, że kiedy po raz pierwszy się wchodzi, można się czuć na początku trochę zagubionym, można nie wiedzieć, od czego zacząć. Tym niemniej po jakimś czasie nabiera się wprawy i po jakimś czasie, jeżeli się zachowa pewną dyscyplinę, ta praca po prostu idzie. Co ciekawe, zauważyłem, że moje notatki, moim systemem wykonane, okazały się na tyle czytelne, że mogłem w wypadku, kiedy już zbliżał się termin wykonania zlecenia, okazało się, że te notatki można rozdać członkom zespołu i ludzie, którzy po raz pierwszy zobaczyli te notatki na oczy, byli w stanie na ich podstawie o dziwo wykonać rysunek pomieszczenia, oczywiście nigdy tego pomieszczenia na oczy nie widząc. Tak więc jest to, okazuje się, dosyć sensowny system. Może ostatnią rzeczą taką tutaj zwrócę uwagę, że ja pomimo tego, że rysuję, tak jak już mówiłem, pomieszczenie tak, jak ono będzie wyglądało na rysunku, to staram się minimalizować ilość rysowanych linii. Każda narysowana linia coś oznacza, co oznacza, że nie rysuję linii wymiarowych. Tutaj jedna wyjątkowa linia wymiarowa się znalazła, tak? Tylko po to, żeby było wiadomo, czego dotyczą następne wrysowane tutaj wymiary. Tutaj jest jakiś podział ściany pomiędzy pomieszczeniami. Natomiast czym mniej linii, tym lepiej. Chodzi o to, żeby te notatki były jednoznacznie narysowane, czytelne i żeby na ich podstawie, kiedy tych informacji, tak jak widać, zbierze się tutaj cały zeszycik, to żeby do każdej informacji można było szybko dotrzeć i czytelnie, później na ich podstawie, żeby te informacje zebrać jak najszybciej, zanotować je jak najsprawniej, jak najczytelniej, jak najrzetelniej i później w trakcie kreślenia do nich jak najszybciej dotrzeć i jak najszybciej taki rysunek i jak najrzetelniej na ich podstawie wykonać.